narodziny Matki Bożej są wydarzeniem historycznym, miały miejsce, ale Biblia nic o tym nie mówi. Szczegóły znamy z ksiąg apokryficznych, z protoewangelii Jakuba, z Ewangelii Pseudo-Mateusza. Kościół przyjął tę tradycję, zresztą równie starą jak Ewangelia. Gdy chodzi o miejsce narodzin Matki Bożej, ojcowie Kościoła i tradycja wskazywała Betlejem, inni Nazaret, inni Jerozolimę. Utrwaliła się ta ostatnia tradycja i w V wieku miało miejsce poświęcenie kościoła zbudowanego, jak wierzono, na miejscu domu Najświętszej Marii Panny. Data tego poświęcenia, 8 września, stała się datą narodzin Maryi, dokładnie 9 miesięcy po jej poczęciu, które Kościół katolicki świętuje jako niepokalane poczęcie 8 grudnia. Ikona Matki Bożej, której kanon kształtował się przez wieki, równolegle z refleksją teologiczną, równolegle z rozwojem jej kultu, a ten kult dosyć szybko dotarł do Konstantynopola już w VI wieku, do Galii w VII wieku. Papież Sergiusz, zresztą z Sycylii, greckiego pochodzenia, wprowadził to święto w Rzymie około 800 roku. Otóż ikona Matki Bożej w swojej takiej dojrzałej, kanonicznej wersji przyjmuje schemat znany dobrze ze sztuki antycznej, schemat narodzin wielkich ludzi i bogów. W ten sposób przedstawiano narodziny Dionizosa, w ten sposób przedstawiano narodziny Aleksandra Wielkiego. Matka, w tym wypadku święta Anna, leży w łożu, do niej przychodzą kobiety, służebnice, a na dole następuje kąpiel dzieciątka. Tak więc Maryja ukazana jest jako nowo narodzone dziecko w misie, w czaszy wypełnionej wodą, która ewokuje już i chrzcielnicę, i kielich eucharystyczny, bowiem ten schemat znamy dobrze z ikony Narodzenia Pańskiego. W pobliżu Anny pojawia się święty Joachim, apokryfy szczegółowo opisują to cudowne narodzenie obwieszczone przez anioła osobno Annie, osobno Joachimowi, którzy usłyszawszy tę dobrą wieść, spotykają się przy Złotej Bramie i spleceni pocałunkiem, to temat osobnej ikony, spotkanie przy Złotej Bramie, informują się nawzajem o tym cudzie Bożym. W tej ikonie i w tym święcie narodzin Matki Bożej Kościół postrzega niejako prapoczątek zbawienia. Na ikonie zwyrymienia, o niej tutaj myślę, przepięknej ikonie dzisiaj w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, cała scena rozgrywa się w bardzo ciekawie ujętym, ikonowo-abstrakcyjnym wnętrzu i jak na każdej ikonie okryta jest czerwonym velum, znakiem Bożej łaski, znakiem Bożej obecności, a jednocześnie pewnym konwencjonalnym znakiem, który wskazuje, że scena rozgrywa się we wnętrzu.